Jest z nami ksiądz profesor Jan Perszon z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Księży profesorze, w nawiązaniu do poprzedniego naszego spotkania, kiedy zapowiedzieliśmy ten temat, ten cykl naszych kolejnych spotkań, związanych z wiarą, jak wierzyć, a także z lekturą katechizmu Kościoła Katolickiego. Dzisiaj robimy kolejny krok w tych naszych rozważaniach. Mianowicie chcemy mówić o posłuszeństwie wiary. Czy to posłuszeństwo związane jest z wolnością, czy jest to miejsce na wolność człowieka? Bo kiedy słyszymy posłuszeństwo, wydaje się, że jest to związane z jakimś skrępowaniem. Przecież wiara ma być wolnością, ma być wolnym wyborem. O, no, jeśli wyjdziemy z punktu ludzkiej podmiotowości, czyli z punktu widzenia osoby wolnej, która jest przekonana, że nikt mi nie będzie, Mówił, co jest dobre i co złe? Na przykład. To bardzo popularne, nie tylko wśród młodych ludzi, myślę, że wśród nas trochę starszych, takich jak ja już pokolenia dziadków, to, to jest y, łatwa taka pokusa, żeby nikt mi nie będzie mówił, jak mam żyć. Na przykład Kościół tam gdzieś, y, fragment nauczania dotyczący y, czystości w małżeństwie, Nikt mi nie będzie zaglądał pod kołdrę. Chwytliwe, ale propagandowe. Jeśli ktoś uznaje, że jego życie ja jestem na tym świecie ksiądz jest dlatego, że Pan Bóg chciał, pomyślał, stworzył obdarzył misją do spełnienia. Nasza jest szczególna, bo, bo misja kapłańska. Wyjątkowa, ale to nie nasza zasługa. W którymś momencie odkryliśmy, jako uczniowie pewnie szkoły średniej, że gdzieś tam przed maturą ojej, może ja boję się, nie chcę ale jestem pewien, że Ty do mnie mówisz i, i dlatego idę do seminarium. W ogóle tajemnica każdego ludzkiego życia to jest, to jest tajemnica odkrycia yy, że, że jestem pomyślany, chciany, umiłowany i przysłany na ten świat przez samego Boga, Stwórcę. Jeśli człowiek to odkryje, to wtedy to, co nazywamy posłuszeństwo wiary, nie jest dla niego ciężarem, czasem jest. Przecież nasze grzechy, ja jestem grzesznikiem i czasami upadam, ilekroć wybieram. Coś, co, nie, co się jemu nie podoba, robię po swojemu. Wydaje mi się to bardziej racjonalne, korzystne dla mnie. Znamy zachowania kierowców na polskich drogach. Mnie się niestety też zdarza od czasu do czasu łamać przepisy drogowe. Dlaczego? Dlatego, że się dokąd śpieszę. Albo sądzę, że prawodawca a to przesadził. Tutaj nie ma żadnego ruchu. Pięćdziesiąt w pustej wsi, pośrodku nocy. No przecież pojadę sobie osiemdziesiątką. No dziewięćdziesiąt nie zaszkodzi. Przecież nic się nie stanie. Człowiek ma tego typu odniesienie także do tego, co się nazywa wola Boża. Przykazania. Czy nawet rady ewangeliczne. I dlatego e, myślę, że e, odpowiedź na pytanie, e, posłuszeństwo, ono jest naturalne wtedy, kiedy człowiek ufa. I tutaj będzie dobrą analogia e, dziecka wobec mamy. Czy dziecka wobec statusia, Dziecka, które jest kochane, pieszczone, uczone pewnych zasad i Porządku pewnych wymagań, kiedy ma już roczek 2, 3, 4. Ale to dziecko nawet wtedy, kiedy buntuje się, jest pewne, że jak się rozpłacze i przyjdzie do mamusi i się wtuli, że zostanie przyjęte, a nie odtrącone. Jak mamusia coś mówi, to ma rację. Zaufanie, zawierzenie jest możliwe wtedy. Kiedy ja się drugiego człowieka nie boję. Kiedy on mnie nie skrzywdzi. Kiedy jest relacja prawdy i prawdziwej, szczerej miłości. I myślę, że to się ze sobą bardzo istotowo, istotnie wiąże właśnie w akcie, który nazywamy, bo teraz dywagujemy, czym jest wiara. Posłuszeństwo mówi kościół. I to jeszcze całkowite posłuszeństwo Rozumu i woli. Jest wiele rzeczywistości w tym, co Bóg objawia, które są dla nas tylko częściowo zrozumiałe. Jeśli ja Bogu zaufam, jak moje ja ufam Tobie, wierzę Tobie, to nawet jeśli nie do końca rozumiem, przyjmuję z autorytetu Pana Boga. Za chwilę będziemy, czy za tydzień będziemy o tym mówić, ale my mamy na szczęście wzory tego, tego całkowitego, tego pięknego, wręcz heroicznego zawierzenia. Mi się przypomina piosenka taka o świętym Maksymilianie Kolby, piosenka pielgrzymkowa sprzed 30 lat, może już 40 prawie. Która jest piosenką do Maryi, ale która mówi, że, że ten wielki czciciel niepokalany, święty Maksymilian Kolbe, twój, Mój brat Maksymilian zaufał ci. Mój brat Maksymilian zaufał ci. I, ona, I to męczeństwo w Auschwitz, Birkenau, świętego Maksymiliana Kolbe z niepokalanowa, ta odwaga, z którą. On występuje, idzie na śmierć za innego świeckiego współwięźnia, mówią nam coś istotnego o wierze tego zakonnika. Mówiąc krótko, on przestał się bać o swoje życie. W którymś momencie miał taką wiarę, że przestał się lękać. I w tym piekle, które hitlerowcy Niemcy. Zgotowali współwięźniom, wszyscy właściwie na zagładę, poprzez wycieńczenie, poprzez bicie, poprzez głodzenie, poprzez nadludzką pracę wykańczającą, poprzez wreszcie, można powiedzieć, psychiczne dręczenie. Wszyscy pójdziecie do komina, wszyscy do pieca. On zachował. Wolność. Jak ksiądz mnie pytał przed chwilą, jak to jest z tą wolnością, kiedy człowiek ma zawierzyć, jak my mówimy, całkowicie, czyli poddać w akcie wiary swój rozum i swoją wolę Bogu, to w momencie, kiedy jest to relacja, w której człowiek wie, że jest ukochany miłością bezgraniczną i jest tego pewien, wtedy, dopiero wtedy, może się pojawić. Możemy powiedzieć dojrzały akt wiary, czyli takie zawierzenie, które mnie wyzwala od lęku. Przyznam, że ja takiej wiary jeszcze nie mam, ale naszym widzom życzę, żeby mieli, choćby w ostatniej godzinie życia, żebyśmy mieli wiarę, która uwalnia od lęku. Ty, panie, mnie ukochałeś, tyś mnie na ten świat przysłał. Uwolnij mnie od troski, zbytecznej od lęku, od strachu przed ludźmi, przed opinią. Daj mi, można powiedzieć, wierzyć tobie tak mocno, żeby, żeby, można było powiedzieć to co święty Paweł już nie żyje ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ja nie mogę tego powiedzieć. To znaczy żyje we mnie. Bo ja dzisiaj rano byłem u Komunii Świętej, przyjąłem Chrystusa, on mnie przyjął. Tak, żyje we mnie Chrystus, ale wiara w stopniu takim najwyższym oznacza zawierzenie bezgraniczne. Dziecięce, takie, które nie pozostawia żadnej wątpliwości, które nie, nie jest obarczone żadną rezerwą z mojej strony. I dlatego czasem zazdrościmy dzieciom, kiedy je obserwujemy, na przykład przy uroczystej pierwszej komunii świętej. Takiego e, zakochania się w Panu Jezusie. I święci nas tego uczą. I właśnie ten Maksymilian, którego, o którym piosenka mi się akurat przypomniała pielgrzymkowa. No właśnie, księży profesorze, to życie wiarą związane jest, jak mówimy, z posłuszeństwem. To przygnięcie do Boga z posłuszeństwem wiary. Jakoś tak etymologicznie teraz mi się skojarzyło posłuszeństwo związane jest ze słuchaniem, ze słyszeniem, czyli Bóg, który. Wysłuchuje, który słyszy, ale też ja, który, który jestem nastawiony na słuchanie tego, co od, od tego, który inicjatywę daje, z inicjatywą wychodzi, kieruje do mnie swoje słowo. Czy o to chodzi też w wierze? Oczywiście, kwestia, psychologia rozwojowa. No, jako małe dzieci, ja nie pamiętam, jak to się stało, że, że zacząłem wierzyć. Nie mam pojęcia. No obraz serca Pana Jezusa, serca niepokalanej Maryi, w środku krucyfiks Chrystus, gdzieś tam w rogu taki ołtarzyk, yy, taka deseczka w rogu pokoju, ołtarzyk Maryja, figurka niepokalanej, pewnie, nie wiem, pewnie z Lourdes, rodzice tam, no i, i ten pacierz, nie wiem jak to się stało, że, że ja uwierzę jest swego rodzaju można powiedzieć pewien proces. To nie jest tak, że nagle w wieku dojrzałem, doznałem, doznałem iluminacji, oświecenia, porwał mnie Bóg i, i właściwie od tego momentu nie mam wątpliwości, że on istnieje. Andrzej Frossard, który robił pierwszy bodajże taki duży wcześniej papierze kiedyś nie spoufalali się ze światem mediów i dziennikarskim światem. Ale bodajże Paweł VI, święty już teraz, poprzednik Jana Pawła II, jako pierwszy udzielił takiego wywiadu rzeki i z tego się. To chyba był Jean Guiton, francuski pisarz katolicki, myśliciel, filozof który przeprowadził taką rozmowę z Pawłem VI. I kiedy nastał Jan Paweł II, to wiedział, że jego poprzednik już takie coś zrobił, ścieżka, droga była otwarta i dlatego André Frossard, który jako młodzieniec, syn pierwszego sekretarza francuskiej partii komunistycznej, więc wychowany kompletnie, bez Boga, bez modlitwy, bez żadnej tradycji religijnej, wręcz negatywnie, Uprzedzony do, do katolicyzmu, do chrześcijaństwa w tej Francji. I on w którymś momencie on opisuje swoje życie, doznał nawrócenia. Niechcący, bo gdzieś tam jako student, czy już jako dziennikarz, szedł przy, przy kościele. Jego kolega miał coś załatwić, ale ponieważ to chyba była katedra Notre Dame, ta, która się rok temu spaliła. Wielkim Tygodniu, I, i, i on tam wszedł, bo nie miał co robić. Pewnie, żeby podziwiać, i, i później opisuje, że będąc w tym kościele, w okrągławeczce nigdy się nie modlił. Teraz nagle coś, coś na niego spadło i został porwany, można powiedzieć, przez Chrystusa. I od tego momentu Stał się nie tylko katolikiem, ale takim katolikiem niesłychanie apostolsko-aktywnym. Zaczął pisać o tym swoim doświadczeniu, które było cudem. Radykalna przemiana w jego życiu. Bóg wyszedł mu naprzeciw w formie, której on się nie spodziewał, o której nigdy nie myślał, za, za którą nigdy nie... Za Bogiem nigdy nie tęsknił, może wiedział, że są... Jacyś katolicy, ale patrzył na nich tak, tak dziwnie. No, tak jak patrzy z poczuciem wyższości człowiek, który jest racjonalistą, a oni tam jakieś swoje wierzenia. U niego to się, się stało wskutek cudownej interwencji bożej. W naszym życiu to był pewien proces, o którym możemy tylko gdzieś tam się cofać do dzieciństwa, do naszych modlitw. Ojejku, no my z Braciszkiem odmawialiśmy, kiedy rodzice, rodzice się z nami nie modlili, odmawialiśmy często pacierz na wyścigi. Tak to nazwijmy delikatnie. To po prostu szło na rekord. Im szybciej, tym lepiej, nie? Czy to była modlitwa, czy to było dziecięce zawierzenie? No nie mam pojęcia, chyba nie. Ale, ale wracam do tego, że, że ta wiara w stopniu, to posłuszeństwo. W stopniu całkowitym takie zawierzenie wcale nie jest regułą. I trzeba mówić o tym, że to jest też pewnie związane z, jak, z jakąś współpracą z Bogiem, który, który się objawia, z jakimś dojrzewaniem. Wierzę nie tylko z pogłębieniem jej wymiaru intelektualnego, do którego być może niebawem przejdziemy. No właśnie, dojrzewanie, słuchanie, proces, yy, Związany to jest z czasem, z biegiem do no, no tygodni, miesięcy i lat. A księże profesorze, czy możemy znaleźć jakieś wzory, yy, w które możemy się wpatrywać właśnie w tej postawie posłuszeństwa wierze, posłuszeństwa wiary? Katechizm przedstawia jako ojca, zresztą w ślad za świętym Pawłem, albo jeszcze wyraźnie to jest w liście do Hebrajczyków. Autorstwa, nie, nie znamy autorstwa autora tego, tego listu do Hebrajczyków. Tam Abraham jest pokazany jako ojciec wszystkich wierzących, jako człowiek, któremu pojawia się, objawia się w nocy jakiś nieznany Bóg i Abraham okazuje mu całkowite posłuszeństwo. Zostawiając dom swojego ojca, zostawiając cały majątek, swój naród udaje się w nieznane, w podróż, w, któr w którą zaprasza go ten nieznany Bóg. Bóg prawdopodobnie inny niż te bogi, w których wierzył jako członek plemienia czy rodu, klanu swojego ojca, Teracha. I Katechizm Kościoła katolickiego wskazuje na e, tego człowieka Abrahama, który jest ojcem wiary, który ufa Bogu e, nie tak na niby, nie tak tylko trochę, nie tylko jeśli chodzi o powiedzmy e, sprawy modlitwy, czy, czy jak my, e, niedzielnej mszy świętej, ale w każdym wymiarze radykalnie zostawia swoje życie. To jest też obraz Prawdziwego powołania chrześcijańskiego, nie tylko misyjnego, zakonnego, kapłańskiego, nie wiem, biskupiego, papie, papieskiego powołania, każdego chrześcijańskiego powołania, mianowicie kiedy my już odkrywamy jako rozwijające się dzieci, młodzi ludzie, tę drogę, to posłuszeństwo i słyszymy Boga, który do nas mówi, my powinniśmy się wpatrywać w Abrahama. Patriarcha Abrahama, który okazał Panu Bogu radykalne posłuszeństwo, takie bezgraniczne. Zostawić wszystko i, i iść. I potem my widzimy podobną postawę u proroków, u sędziów Izraela, u królów. Nawet Dawid, który skądinąd nie jest aniołem, ale grzesznikiem i to bardzo poważnym, jest człowiekiem. Który słyszy Boga, który z Bogiem rozmawia, któremu Pan Bóg mówi i objawia. Kościół uczy tak na marginesie, że każdy człowiek, także nie mający wiary, nie będący chrześcijaninem, w ogóle nie uznający żadnej religii, może usłyszeć i rozpoznać Boga. I głos Boga w swoim sumieniu. A więc rozumny sąd sumienia pozwala temu człowiekowi iść za tym, co jest sprawiedliwe, co jest dobre, co jest słuszne, co jest godziwe, co jest właśnie zgodne z odwiecznym prawem wpisanym w ludzką naturę i w świat. Przez samego Stwórcę. I dlatego nasi bracia żyjący tutaj w Polsce, którzy określają się jako ateiści albo wręcz zwalczający religię katolicką z apostolskim zapałem, nie wiem, czy z potrzeby serca, czy za, na czyjeś zamówienie, za czyjeś pieniądze, nie mam pojęcia. Ale ci ludzie mają sumienie i w pewnym sensie mają obowiązek używać sumienia. I dlatego kwestia świętości życia nienarodzonych to nie jest kwestia wiary. W ogóle nie trzeba tutaj mieszać do tego Kościoła świętego, ani katechizmu, ani Pisma świętego, ani Bożego objawienia. Ci ludzie wszyscy ludzie, jeśli zechcą używać Rozumu, a przecież głos sumienia to jest rozumnie rozpoznana wola Boża w swoim wnętrzu przez człowieka, oni doskonale wiedzą, jeśli nie odczytują, to albo z lenistwa, albo z powodu innych interesów. Ale na świecie jest całkiem spora. Grupa ateistów, którzy są zaprzysięgłymi apostołami obrony życia nienarodzonych. We Włoszech liderem tej organizacji jest agnostyk, który się do żadnej religii, do żadnego księdza, do żadnej wspólnoty religijnej nie przyznaje, który jest zupełnym ateistą, jest profesorem filozofii i on... Jest na czele ruchu obrony życia nienarodzonych. I to jest logiczne, dlatego że ten człowiek doskonale rozumem dochodzi do prawdy, że w momencie, kiedy ktoś uzurpuje sobie prawo do dysponowania czyimś życiem lub śmiercią, stawia siebie na miejscu Boga. A takiego prawa żaden człowiek sobie przypisać nie powinien. I wtedy. Można powiedzieć, pojawia się totalitaryzm. To jest logiczne. To niekoniecznie, oczywiście, chrześcijanin odnajduje w objawieniu Bożym dużo więcej niż tylko nie będziesz mordował, nie będziesz się mścił, nie będziesz krzywdził. Czyń dobro, zła, unikaj. Dużo więcej, bo światło. Wiary, objawienia. Ale ten Abraham, który jest dla nas wzorem całkowitego posłuszeństwa, ma potem kolejnych, można powiedzieć, w kolejnej odsłonie możemy powiedzieć, ten, który okazał posłuszeństwo, potem ma naśladowców. Mówiliśmy o królach, mówiliśmy o prorokach, ale powiedzmy też o apostołach. Powiedzmy o Janie Chrzcicielu, który w swoim sercu odczytał głos Boga i stał się prorokiem. Powiedzmy wreszcie o tej, która okazała doskonałe, najdoskonalsze posłuszeństwo. Panu Bogu, to jest Najświętsza Maria Panna. Maria Dziewica. Po polsku, panna, mówiliśmy już tutaj o tym, po staropolsku, panna zawsze równa się dziewica. Cokolwiek na ten temat sądzimy, powinniśmy mówiąc: Maria Panna, czyli dziewica. Każda z kolęd, z, z pastorałek, kiedy tam się pojawia panieństwo, to, to jest równoznaczne z wyznaniem wiary w jej wieczne dziewictwo, a więc można powiedzieć w cudowne e, obdarowanie Marii. Ona odpowiada w sposób doskonały na Boże objawienie, czyli na zwiastowanie. Możemy powiedzieć, że w ten sposób Maria jest. E, Osobą, która dla każdej, dla każdego z nas jest siostrą w tym posłuszeństwie wiary, o której Ksiądz pytał i o którym mówi katechizm. I to posłuszeństwo i rozumu, i woli. Tak, ale to wcale nie oznacza, że jest to posłuszeństwo ślepe. Że jest to posłuszeństwo, a nie będę myślał, wyłączam rozum. Nie. To jest właśnie posłuszeństwo, które jest możliwe wtedy, kiedy człowiek Bogu zaufa. I dlatego najkrótsze wyznanie wiary, genialne, to jest to z, ze zjawień z, z dzienniczka świętej Faustyny: Jezu, ufam Tobie. Jak ja bym potrafił raz w życiu to tak powiedzieć, że ja całego siebie bezgranicznie, bez żadnej rezerwy, bez żadnych, żadnych zahamowań, bez, bez żadnych tam wątpliwości, potrafił takim stuprocentowym, takim tak to powiedzieć, że to będzie mnie wyrażał, to ja już jestem Chrystusowy na 100%. Myślę, że, że człowiekowi, który jest wykształcony, czy który dużo czyta, który, który jest trochę trudniej. Dlatego zazdroszczę dzieciom, niektórym przynajmniej, które z taką prostotą i świętym możemy zazdrościć. Mówi się, że święty Tomasz Zakwinu, geniusz, człowiek, encyklopedia. Właściwie cała ówczesna wiedza, to, to on to miał, on czytował z pamięci Arystotelesa i innych i Ojców wcześniejszych, kościoła, on po prostu znał wszystko. I miał genialną pamięć i taką precyzję, niesłychany umysł, geniusz. On się modlił jak dziecko. On był równocześnie mistykiem. Więc wiedza nie powinna przeszkadzać. Wiedza raczej powinna służyć temu, żeby człowiek ufniej się Panu Bogu zawierzał. Jeżeli to zawierzenie. To wtedy to, co nazywamy obediencja fidei, posłuszeństwo, czyli posłuch, zasłuchanie, usłyszenie, zrozumienie, akceptacja i przyjęcie tego, co do mnie Bóg mówi. A Bóg ciągle mówi i w zdarzeniach życia, i w cierpieniu, i w dobru, i w pięknie świata. Ale przede wszystkim mówi przez swoje słowo i w swojej wspólnocie swojego Chrystusowego Kościoła. On ciągle mówi do mnie. I w postawie wiary, nie tyle recytacja wierze w Boga czy składu apostolskiego, czy nawet to, to genialne, króciutkie: Jezu, ufam Tobie. Ale najpierw pierwszy jest w akcie wiary, jest objawiający się idący do mnie, obdarowujący mnie sobą Bóg. I ja tylko próbuję mu odpowiedzieć przez moją modlitwę, przez kult mu oddawany, przez posłuszeństwo i wyznawanie wiary, przez działanie, czyn, posłuszeństwo w życiu, przez spełnianie dobre, najlepiej jak umiem, obowiązków mojej drogi życia, mojego powołania przez realizację nakazu miłowania, który znowu nie jest nakazem w momencie, kiedy człowiek rozpozna miłość i on przyjmie to, co Jan Paweł II z taką predylekcją ciągle powtarza, mianowicie człowiek nie, nie wie, kim jest, jaka jest jego godność, jakie jest prawdziwe jego powołanie, jaki jest, Sens jego życia, to jest redemptor hominis. Jeżeli nie spotka się z miłością, jeśli się jej nie powierzy, jeśli nie pozwoli, żeby jej sobie nie przyswoi. Piękne słowo Jan Paweł użył w tej encyklice: przyswoić sobie miłość osobową, czyli Jezusa Chrystusa. Jak ja ją sobie będę stopniowo coraz bardziej przyswajał, to ja będę zdolny do posłuszeństwa. Bogu w wierze takie, takiego jak Abraham i daj Boże takiego jak Maria Dziewica. Proszę profesorze, już w ostatniej minucie naszego programu to posłuszeństwo związane też jest z ofiarą i z cierpieniem, bo przecież patrząc na Abrahama, na Maryję widzimy, że również i takie momenty towarzyszyły temu poddaniu rozumu i woli Panu Bogu. To tak na podsumowanie jeszcze. Oczywiście. Ale tak jak mówiliśmy o świętym Maksymilianie, tak jak możemy powiedzieć o Najświętszej Marii Pannie, tak jak o Abrahamie i o wszystkich ludziach prawdziwej wiary, osobach, które odpowiedziały na to Boże wezwanie wiarą, to wymaga wysiłku. Ale można sobie dodać od razu, że ktoś, kto jest obdarowany miłością i rozpozna Boga jako, jako kochającego. Odpowiada mu miłością. Bóg mówi, żeby uczynić coś, co, co jest ryzykowne, co boli, co kosztuje, co wymaga cierpienia, zaparcia się siebie, rezygnacji, ale człowiek nie, nie skupia się na tej rezygnacji. Dlaczego? Bo żyje miłością. Jak matka kochająca dziecko, jest gotów się w ogień rzucić, bo ona kocha. E, nie myśli o ogniu, tylko o tym ukochanym. W tym sensie można powiedzieć, wszyscy święci, a zwłaszcza mistycy, gdziekolwiek się z nimi spotykamy, to są ludzie, którzy są obdarowani bardzo trudną łaską cierpienia, ale wcale z tego powodu nie są smutni, załamani ani opuszczeni. Bardzo dziękuję, Panie Profesorze. Kończymy dzisiejsze spotkanie dotyczące posłuszeństwa wiary, które jest wolnym poddaniem rozumu, poddaniem woli w miłościach to wybrzmiało w tym dzisiejszym naszym spotkaniu. Dziękuję również państwu i zapraszam na kolejny program Mocni w wierze do zobaczenia z panem Bogiem.